Gdybym był trochę niższy, a przede wszystkim bardziej oczytany, mógłbym opowiedzieć Państwu o wspaniałościach tego miasta, w którym właśnie się znajdujemy. Wszak jesteśmy w Krakowie. Dzisiaj jednak skupimy się na małym wycinku rzeczywistości. Za nami jest Stadion Krakowi, a przed nami historia Karola Niemczyckiego. Normalny facet, tak bym to określił. Sympatyczny, młody człowiek. To, co go wyróżnia i charakteryzuje, to myślę, że taka dojrzałość. No ciężko mi powiedzieć o nim coś złego. To jest dobry chłopak, ale chłopak z charakterem. Wytrwałość to i cierpliwość do ciężkiej pracy treningowej. Na pewno miałem talent do pracy. Jakby nie było tego według mnie widać w moich takich początkowych latach. Natomiast z biegiem czasu pracując i rozwijając się, wiedziałem, że mam do tego smykałkę i to jakby cały czas się rozwijało z biegiem czasu właśnie. Po błędach w następnych meczach nie powielał tego, to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, że pod presją umiał sobie z tym radzić. Karol jest osobą, która poszukiwała i zadawała bardzo dużo pytań, bardzo się interesował i nadal się interesuje tą sferą. Przygotowanie mentalne jest bardzo, bardzo właśnie ważną częścią sportu i szczególnie mojej pozycji. Współpraca z Karolem zaczęła się w 2010 roku. On przyszedł na jeden z pierwszych treningów po rozpoczęciu działalności naszej Akademii Bramkarskiej. Karol miał wtedy 11 lat. On ukształtował mnie pod wieloma względami. Raz na boisku, a dwa tak samo przekazał mi dużo ważnych wartości, jeśli chodzi o to, jakim być człowiekiem, jak postępować. I był dla mnie na pewno przez dłuższy czas mentorem, no i nadal jest osobą taką bardzo, bardzo ważną w moim życiu. Wykładnikiem tego, czy Karol miał talent, czy nie, było i zawsze dla mnie jest to, jak szybko bramkarz się uczy poszczególnych elementów. I Karol, zaczynając od zera, nie umiejąc nic, bardzo szybko nabywał umiejętności. Zawsze powtarzam, że talent to jedno, a praca to drugie. Jedno bez drugiego nie funkcjonuje. Piłka zawsze była w centrum uwagi i zawsze jakby to był temat numer jeden właśnie w szkole czy na podwórku. Już ta mądrość w nim była. On już jakby z góry wiedział, że przyszedł, bo piłkę kocha, bo ma wielkie marzenia, chce je zrealizować. Właśnie Karol też jest takim zawodnikiem, który chciał rozwijać tą taką trochę, że tak powiem, nieznaną sferę. Gdzieś można było zobaczyć, że Karol wytrzymuje presję i jakby nie ma problemów jego, gdzie jest mecz, który jest trudny, w którym gdzieś jest napór przeciwnika, żeby on jakoś się temu poddawał. Ja zawsze miałem jakby w sobie takie jakoś wewnętrzne ambicje, że po prostu chciałem być najlepszy na każdym polu, w którym się znajdowałem. Tak naprawdę to te cele są odhaczane krok po kroku, więc to jest takim trochę mentalnym taranem, że tak, jeżeli go można nazwać, który, że tak powiem, jest nastawiony na sukces, wie jak go chce osiągnąć, wie co musi zrobić. Ma pokorę w sobie i wie, że musi się uczyć i potrafi wykorzystywać każdy moment do tego, żeby od danej osoby zaczerpnąć wszystko to, co jest mu potrzebne. Na pewno miałem w sobie dużo ambicji, nie wiem, czy to zaszczepione było u mnie właśnie przez rodziców. Mieliśmy dobre relacje, dobry kontakt zarówno z jego tatą, jak i z nim. Mega mnie wspierali, jakby byli chyba najlepszymi możliwymi rodzicami, jeśli o to chodzi, ponieważ przez pierwsze lata praktycznie wozili mnie na każde treningi, na każdych meczach byli obecni. Nie pamiętam momentu, w którym jakby zauważyłem mój jakiś taki moment zwątpienia, czy w ogóle czy jakby jakiś nawet komentarze typu właśnie, nie wiem, idź w naukę albo nie idź w piłkę, coś takiego, tylko jakby zawsze wspierali mnie właśnie w tej mojej pasji i przekonywali mnie do tego, żebym jakby był jak najbardziej sumienny i pracowity w tym, co robię. Bardzo sfokusowany na to, żeby zacząć grać, żeby zacząć pracować, żeby się rozwijać. Czasem za bardzo, ja to mówię tak, że za bardzo sfokusowany, czasem go trzeba odciąć od tego. Charakteryzowało mnie właśnie to, że właśnie wśród tych moich rówieśników jakby zawsze byłem tym, który zostaje najdłużej po treningu, zawsze byłem tym, który jest na treningu pierwszy i po prostu poświęcałem temu jak najwięcej czasu mogłem, ponieważ raz, że to lubiłem, a dwa, że wiedziałem, co chcę osiągnąć w bardzo młodym wieku. To jest jedna z podstawowych cech charakteru, które Karol
miał i ma nadal. Jeżeli chodzi o pozycję bramkarza, no to jest taka główna cecha, którą powinien mieć zawodnik. Nie można ciągle żyć piłką i futbolem, bo w pewnym momencie dojdzie do tego, że przeładuje mu się głowa i z tego będą problemy. To myślę, że dziś z Karolem osiągnęliśmy. Wyjechał za granicę, przebywał kilka lat w Holandii sam, więc widać, że nauczył się życia. I'm really happy. I'm really proud that I can sign in NAC for next 5 years. So I really enjoy being here in Breda. Jest taki wytrwały w tym dążeniu do swojego celu, no bo też w trudnej sytuacji wtedy się znajdował, w trudnym położeniu, był poza krajem. Nie grał wtedy regularnie. Ale był bardzo zdeterminowany. Już gdzieś w Holandii, jak zaczynał tam grać, no to gdzieś popatrzyłem sobie na niego. On tak naprawdę, kiedy on trafił już do Puszczy, no to już go tak jakby ściśle i bacznie obserwowałem. Pierwsza liga jest dobrym, moim zdaniem, jakby poligonem do tego, żeby ci bramkarze testowali się już na powiedzmy poważnym seniorskim poziomie. Karol jest jednym z chłopaków bardzo zżytych z klubem, to jest raz, że to jest Krakus. On co prawda te swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał nie w Krakowi, no ale w wieku juniora już tutaj w Krakowie był, więc zna klub bardzo dobrze. No wiesz, to jest mój klub, raz, że mój z dzieciństwa, dwa, że Krakowie była najbardziej konkretna w tych swoich działaniach i przedstawiła mi najbardziej ciekawy plan i jakby tą wizję jakby wprowadzenia mnie do zespołu, więc to zdecydowało. No i też na pewno jakieś takie dziecięce marzenie, żeby grać na tym stadionie, na którym się kiedyś podawało piłki i kibicowało swojej drużynie. Te biało-czerwone barwy są bliskie jego sercu, zresztą przecież tutaj właśnie będąc jeszcze w przeszłości juniorem, niejednokrotnie zdarzało mu się podawać piłki na meczach Ekstraklasy, czy to Krzyśkowi Pilarzowi, czy Wojtkowi Kaczmarkowi, czyli tym bramkarzom, którzy tutaj w przeszłości strzegli bramki pasów. Była to chyba jednych z takich większych zaskoczeń, jeśli chodzi o dany moment, powiedzmy, w życiu czy karierze, ponieważ jakby planowałem, wiedziałem, że jakby prędzej czy później tutaj pewnie się znajdę. Na pewno na początku niedowierzanie, później szczęście, a tak naprawdę wyszło bardzo fajne doświadczenie i tak samo na pewno jest to dla mnie kolejna motywacja. Kibicuję mu, bo no też pamiętam, jak to na początku wyglądało i teraz w jakim miejscu się znajduje, to jest naprawdę ogromny skok, jaki zrobił. To nie jest jakby ostatnie słowo, które powiedział Karol i na pewno no, wcześniej czy później gdzieś wyfrunie do jakiegoś lepszego, mocniejszego klubu. Jak go znam, to wiem, że jego cele sięgają dużo, dużo wyżej. Że ma odpowiednie cechy ku temu. Myślę, że takich ambasadorów w ogóle Krakowia szuka, czyli chłopaków elokwentnych, świadomych swojego celu, świadomych też swojego piłkarstwa. I będzie pracował bardzo ciężko, żeby te cele zrealizować. Na pewno będziemy starali się właśnie ten wizerunek, pozytywny wizerunek Krakowi budować na takich fajnych, sympatycznych i dobrych zawodnikach, jakim jest Karol.